Słyszałeś legendę o Rainmanie? Nie? To posłuchaj. Rainman to zjawa, która pojawia się w czasie ulewnego deszczu. Tylko i wyłącznie w nocy przy delikatnej mgle. Ci, którzy przeżyli spotkanie z nim, są leczeni przez najlepszych lekarzy. Większość stosowanych terapii nie działa, a tylko pogarsza traumę. Jedną z ofiar był mój bliski przyjaciel. Jednak on był silniejszy od innych i wygrał z Rainmanem. Opowiedział mi wszystko. Twierdził, że to gra. Ta zjawa testuje twoją wytrzymałość i odporność psychiczną. Tak się składa, że znam zasady tej gry i chcę tobie je przedstawić. Ale uważaj, próbujesz tego na własną odpowiedzialność. To, co stanie się po spotkaniu zjawy, mnie nie interesuje. Tak jak już powiedziałem, robisz to z własnej, nieprzymuszonej woli. Po pierwsze, jeśli chcesz spotkać Rainmana, musisz być silny psychicznie, mieć silną wolę i być pewnym siebie. A więc wyjdź z domu w godzinach między 2 a 4 w nocy. Dodatkowym warunkiem jest to, że musi padać. Udaj się w miejsce z dala od twojego miejsca zamieszkania. Najlepsza będzie jakaś leśna ścieżka. Chodzi o to, żeby droga, po której idziesz, nie była w ogóle oświetlona. Jedynym źródłem światła może być latarka. Nie może być przy tobie drugiej osoby, bo w takim przypadku zjawa się nie pojawi. W dłoni trzymaj pewnie źródło twojego światła. Zastanów się, czy na pewno tego chcesz. Jeśli nie, zawróć do domu i szybko połóż się spać. Zapomnij o tym dniu i nigdy więcej nie próbuj się z nim spotkać. Jeśli jednak dobre samopoczucie ci dopisuje i postanowisz go spotkać, idź dalej drogą i oświetlaj ją sobie. Deszcz powinien zacząć padać intensywniej. Bądź spokojny i nie trać głowy. Już podjąłeś decyzję i nie możesz się teraz wycofać. Idź przed siebie. Po dłuższej chwili wędrówki powinieneś natrafić na kałużę. Tak, właśnie tak. To już tutaj. Zamknij oczy. Policz do 10. Oddychaj powoli. Gdy już skończysz liczyć, otwórz oczy i popatrz w kałużę. W tym momencie usłyszysz grzmot i zobaczysz błysk. Za sobą ujrzysz ciemną postać. Będzie wysoka, a na głowie będzie miała kaptur. Nie będziesz miał czasu na to, aby się jej dokładnie przyjrzeć. W tym momencie zaczyna się gra. Ruszaj, ruszaj przed siebie. Nie śpiesz się. Idź wolno. Nie możesz się denerwować. Po kilku krokach usłyszysz, że on ruszył za tobą. Zaczęło się. Zmierzaj dalej powoli, ale pod żadnym pozorem nie oglądaj się za siebie. Nawet nie zerkaj. Nie możesz. Jeśli to zrobisz, przegrasz. Na wysokości kostek pojawi się delikatna mgła. Nie będziesz widział swoich stóp. Zmierzaj dalej. Latarką oświetlaj sobie drogę. Nie patrz za siebie. Wiatr może wiać mocniej, a deszcz padać jeszcze silniej. Krople tego deszczu będą wydawały się twardsze i cięższe, jak kamienie. Musisz wytrzymać. Możesz spojrzeć w niebo. Nie zobaczysz gwiazd ani księżyca. Ciemne chmury przykryją ciała niebieskie. Chmury nie będą granatowe, lecz czarne. Idź dalej. Głosy w głowie, krzyki, jęki. Wszystko będzie mówiło ci, abyś spojrzał za siebie. Lecz nie rób tego. To byłby największy błąd w twoim życiu. Rainman będzie się z ciebie śmiał. Będzie się uśmiechał za twoimi plecami. Jego głos jest jak... Sam nie wiem, do czego to porównać. Nie przejmuj się nim i idź dalej. Będzie cholernie grzmiało. Nagle spod twoich stóp zniknie mgła. Tak, jesteś już blisko. Wasze kroki będą zsynchronizowane. Jego kroki będą bardzo ciężkie. Już niedługo musisz wytrzymać. Szukaj na ziemi kolejnej kałuży, a on będzie cię śledził. Gdy zobaczysz ją w oddali, pobiegnij ile sił w nogach. Szybko stań w niej, zamknij oczy i policz do 10. Następnie otwórz oczy i powiedz na głos Parta, co po łacińsku znaczy wygrałem. Pamiętaj, aby stać w kałuży. Teraz możesz spokojnie się obrócić. Ujrzysz Rainmana. On ściągnie kaptur. Twarz, jeśli to w ogóle można nazwać twarzą, będzie zmasakrowana. Uśmiechnie się i powie: Vincere ave, pene neminem non pervenit, nisi te sunt unika. Co oznacza, wygrałeś, bądź pozdrowiony. Prawie nikt tego nie dokonał, ale ty to zrobiłeś. Jesteś wyjątkowy. Po czym rozpłynie się w powietrzu. Chmury znikną, a zza horyzontu wyjdzie słońce. Będzie to piękny wschód słońca. Tych słów i tego przeżycia nie zapomnisz do końca swego istnienia. Wróć do domu. Twoja dusza będzie uradowana, a ty jeszcze silniejszy. Nie martw się już o swoje zdrowie psychiczne. Nigdy nie popadniesz w depresję. Jeśli chodzi o choroby, żadna ci już nie zagrozi. Twoje sny będą czyste i nie będą śniły ci się już koszmary. To nagroda za to, że się odważyłeś. Jeśli ci się udało, gratuluję. Jesteś wyjątkowy.